występujemy wspólnie, ponieważ wiem, jak bardzo potrzebny czasami jest koncert. Koncert, kontakt z muzyką, bo można przyjść do takiej sali jak ta właśnie i oddalić się od tempa życia, które czeka na nas zaraz po wyjściu z tej sali. Myślę, że taki oddech, który wspólnie się bierze teraz razem z muzyką, my, Państwo, jest cenny, niezwykle cenny i myślę, że warto po prostu to zrobić, czyli wziąć oddech. Zapraszam Państwa, żeby wziąć oddech teraz razem ze mną. To jest zbliżone w cenę biletu. Proponuję wziąć oddech, od razu Państwo poczują, że warto tu było przyjść. Wyjdą Państwo wypoczęci. Na trzy. Proponuję wziąć oddech i razem ze mną od razu Państwo to poczują. Uwaga. Raz, dwa. Pierwszy pan nie wytrzymał, ale reszta z Państwa widzę bardzo dobrze. Dlatego myślę, że możemy pójść dalej jeszcze i wziąć teraz taki naprawdę no, bardzo już profesjonalny oddech. Wspólnie z jednym z kolegów, który z oddechu słynie, to jest mój kolega Filip Oboista. Filip jest, no nie wygląda, to przyznaję, nie wygląda może, ale jest, jak wskazuje nasze doświadczenie, oboistą, który ma największą pojemność płuc wśród wszystkich oboistów europejskich oraz azjatyckich. Dlatego zapraszam Państwa teraz do profesjonalnego oddechu wspólnie z Filipem. Dobrze? Weźmiemy oddech tak, jak długo Filip będzie trzymał dźwięki. Proszę starać się tak długo wytrzymać, jak będzie brzmiał ten dźwięk. Jeżeli Państwu się to uda, to naprawdę mogą Państwo być z siebie dumni. Jeżeli się nie uda, mogą Państwo być dumni z tych, którym się udało. Momentalnie ich Państwo rozpoznają. Zapraszam. Na trzy bierzemy oddech. Ja będę grał, żeby się Państwu nie nudziło, bo to będzie długi oddech. Raz, dwa.
Małgorzata Krzyżanowicz, Filip Woźniakowski oraz Michał Kłosiewicz, koncertmistrz. Małgorzata, Filip, Michał nie są parą.